Dzień dobry, kochanie. Monia z tej strony i kosmiczne moniologii. Zobaczmy, co tam dzisiaj dla ciebie skarbie. Zobaczymy, co wyjdzie. Jak zawsze, najfajniej, co nie? Pozdrawiam cię serdecznie przy akompaniamencie pięknego śpiewu ptaków, wystawiając twarz do słoneczka. Jak masz okazję, zrób to samo. Wychodzi bardzo na zdrowie. Kochanie, to jest energia wokół ciebie, bo nie mam takiego poczucia, że to jesteś ty sama w sobie, bo ty już taką długą, ciężką drogę przeszłaś i taką szlachetną drogę, taką uzdrawiającą i wyzwalającą cię z wielkich węzłów, że ta energia, którą tutaj na tej karcie widzimy, czyli to ciągłe niezadowolenie pomimo dostatku, to nie jesteś ty, natomiast ty w jakiś sposób jesteś połączona z tą energią i to są często rzeczy. Przed którymi my nie jesteśmy w stanie jakby się całkowicie odciąć, bo na przykład mamy wspólne zobowiązania, prawda? Natomiast to, co ty możesz dla siebie zrobić, to jest właśnie posiadanie tej świadomości, tej wiedzy, że ty jako osoba cieszysz się najdrobniejszymi rzeczami i dzięki temu przychodzą do ciebie największe rzeczy i że ta energia takiego poczucia, że nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, że nie wiesz, w którą idziesz stronę, że nie wiesz, kim jesteś, to nie jesteś ty, bo ty w środku wiesz, kim jesteś i tak naprawdę, gdy jesteś w swojej naturalnej energii, nie masz najmniejszego problemu, żeby bardzo owocnie zaplanować sobie dzień, prawda? A mam takie wrażenie, naszła mnie taka myśl, że momentami napadają cię takie momenty, że tak jakby po prostu światło ktoś zgasił i zaczyna ci się bardzo nie chcieć. I to jest ten moment, kiedy czerpiesz z energii, która nie jest twoja. I to nie jest twoja energia i nigdy twoją energią nie było, natomiast możesz się nad kimś litować, możesz za kimś tęsknić, możesz ciągle wytwarzać jakieś takie psychologiczno-intelektualno-emocjonalne połączenie z tym człowiekiem, który niesie tą energię, z sytuacją, która niesie tą energię, z miejscem, które niesie tą energię. I dlatego, natomiast pomoże ci świadomość, że to nie jesteś ty. I za chwilę będziesz miała nowy pomysł i za chwilę będziesz wiedziała, jak działać. O, widzisz? I to jest informacja, że w momencie, kiedy ty zachowujesz się niezależnie od tego, jakie są warunki środowiska i za każdym razem podejmujesz korzystną decyzję dla siebie, najkorzystniejszą, co jest dla mnie najlepsze w tym momencie, z tego, co jest mi dostępne, co jest dla mnie najkorzystniejsze, jaka decyzja, jaki krok, jakie działanie. I jednocześnie, kiedy ty skupiasz się na sobie, to nie można odmówić tego połączenia z tą energią tej gnuśności, tego niezadowolenia. To w momencie, kiedy ty skupiasz się na sobie, zabierasz swoją energię, to ten człowiek też bierze się za siebie. Ty po prostu kolektywnie uzdrawiasz wtedy wszystkich tych gnuśnych ludzi, bo w jakiś sposób... W jaki? No bardzo prosty sposób. Ty zgodziłaś się przed narodzinami, że ty chcesz pewne energie na Ziemi transformować, że ty chcesz pewne energie na Ziemi osobiście zmieniać. Jesteś szychą, jesteś wysoko postawiona w energetycznym wymiarze, czyli tym najważniejszym, bo to, co fizyczne widzimy, to jest tak naprawdę przedstawienie energetyczne wszystkiego. I ty po prostu czasami czujesz nie swoją energię przez to, że ją przetwarzasz. Jesteś naszym uniwersalnym alchemikiem. Bardzo ci za to dziękujemy, kochana, bo to jest wielka robota i nie każdy by się odważył. A ty jesteś bardzo odważna i jesteś bardzo taka też waleczna. Natomiast jest to informacja do ciebie, żebyś nie wychodziła też tak na wyrost naprzeciw. Wiesz, żebyś oszczędzała swoją energię, jeśli chodzi o takie sytuacje, które bezpośrednio nie dotyczą twojego życia. I to nie chodzi o to, że ty masz być
samolubna, natomiast to jest po prostu energetyczna higiena. Bo ty w swoim życiu masz mnóstwo rzeczy do zrobienia, mnóstwo rzeczy do zrealizowania, mnóstwo energii do zakorzenienia tutaj na naszej ziemi. Jakby każdy człowiek jest dokładnie tą samą Bożą ręką prowadzony, a wszystko to, co my widzimy na zewnątrz, to jest rezultat składowa, wypadkowa decyzji, którą podejmuje każdy człowiek. Prawda? Prawda. Dlatego nie ma takiej potrzeby, żebyś wyciągała za szybko wnioski na temat konkretnych sytuacji, szczególnie jeśli drążenie w tych sytuacjach nie przynosi ci korzyści. A kiedy nie masz korzyści w drążeniu z sytuacji? Kiedy jesteś w smutku, w żalu, w zazdrości, w złości, w takiej gnuśności przez przedłużony okres czasu, bo te uczucia, emocje, one się każdemu z nas zdarzają, to jest normalne, to jest naturalne, to jest część bycia człowiekiem. Natomiast jeśli to się przeciąga, to już wtedy znaczy, że na jakimś etapie ty dokonujesz po prostu wyboru, jeśli o to chodzi. Bo to ma się pojawić, przejść i masz wstać radośniejsza, silniejsza, pewniejsza siebie i z taką większą radością patrząca na swoje życie z tej perspektywy, że idą same dobre rzeczy do ciebie, prawda? I ty najłatwiej osiągasz właśnie swoją osobistą równowagę, kiedy ty jesteś skupiona na swoich rzeczach, na swoim życiu, masz swoje konkretne plany, na przykład dzisiaj, nie wiem, ja dzisiaj będę kwiatki sadzić, bratki kupiłam i wrzosy. To jest dzisiaj mój plan. Świeci słoneczko, cudownie jest skorzystać z witaminy, jaką nam zapewnia. Posiedzieć na dworze, pooddychać, co nie? Jest mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy, które ty byś mogła zrobić dla własnej radości, dla wyrażenia własnej kreatywności. Więc jeśli mówię jeszcze do kogoś, kto postawił swoje życie na pauzie, bo czeka, jak rozwinie się jego, powiedzmy, sytuacja romantyczna, to właśnie to jest powód, dla którego ta twoja sytuacja się nie rozwija, bo ty odmawiasz regularnie zajęcia się tylko i wyłącznie sobą w imię czekania na kogokolwiek i to jest właśnie dokładnie tą pauzą. Tym jest ta pauza spowodowana. O. Są pewne rzeczy, gdzie nie wiesz, jak to się potoczy. Są to może nawet rzeczy, które są ważne, że one muszą się potoczyć w konkretny sposób i ty na przykład nie wiesz, jak ty to rozwiążesz, jak do tego podejdziesz. To jest twoje potwierdzenie, że nie ma takiej potrzeby, najwyraźniej, żebyś to teraz wiedziała i że nawet bez jakby twojej takiej ziemskiej świadomości cielesnej, że to idzie w dobrą stronę, to idzie w dobrą stronę. Dlatego gdzieś tam w środku jest ten spokój i jest to takie poczucie, że no tyle razy jakoś to było, tym razem jakoś to będzie i za każdym razem to jakoś to wychodzi jakoś i fajniej, i jakoś fajniej, i jakoś fajniej. Tutaj mamy stany zmęczenia i tym zmęczeniem spowodowany jest smutek. To może być zmęczenie, to może być głód, takie niedopieszczenie siebie. No i tutaj jest, a i widzisz, i stare życie się rozwala, bo ty zapragnęłaś, poprosiłaś gdzieś tam w środku, zachciałaś, obudziłaś w sobie tą siłę, że ty chcesz czegoś nowego, że ty zasługujesz na coś lepszego. No a tutaj jest takie użalanie się i takie biadolenie, że to wszystko się rozpada. Rozpada się dokładnie dlatego, że ma się rozpaść. Rozpada się dokładnie dlatego, że czas na twoje lepsze życie. Czas na życie takie, jakie naprawdę zasługujesz, o tak bym powiedziała. Dlatego to jest, widzisz, i też mógł cię świat teraz wstawić w takie poczucie, że jesteś troszeczkę z daleka od tego wszystkiego, taka odizolowana, odosobniona. To jest tylko i wyłącznie iluzja. Są ważne rzeczy, które się w tobie teraz zadziewają. Ważna energia teraz schodzi na ziemię i portalem jest twoje ciało. Dlatego też ty jesteś po prostu chroniona. Jesteś chroniona od zbędnych, destruktywnych, zewnętrznych wpływów, a to oznacza tylko jedno, że
przyjdą czasy spędzania wspaniałych chwil we wspaniałym gronie ludzi, którzy nadają na tych samych falach i będzie śmieszniej, będzie radośniej, będzie smaczniej, będzie ekscytującej, będą tańce, hulańce. Także jeśli przejmujecie ten okres izolacji, to jest chwilowa izolacja. Pszczółka mi usiadła na rękawie. To jest chwilowa izolacja i to za chwilę minie. O, a ta pszczółka to mogła być takim znakiem, że w takich chwilach, kiedy masz wrażenie, że jesteś ty kontra cały świat, albo że jesteś taka samiutka, to zawsze sobie pomyśl, że jesteś do zrobienia i jak sobie tak fizycznie się tym zajmiesz, to momentalnie głowa, jakby ktoś tak wentylek spuszczał i to jest momentami dokładnie to, czego my po prostu potrzebujemy, prawda? Żeby się zrelaksować troszeczkę. To jest karta, która mówi o tym, że Wszechświat się z Tobą komunikuje na bieżąco. Na bieżąco. I to będzie język znany tylko Wam. Czyli język znany tylko Tobie, bo Ty jesteś Wszechświatem. Więc otwartą mi głowę i otwarte mi serce, bo Wszechświat się z Tobą komunikuje na każdym kroku. Jedną z rzeczy, które chciałby Ci zakomunikować, to jest potwierdzenie tego, że dobrze robisz, że odcinasz te stare rzeczy. Dobrze robisz, że już na siebie nie patrzysz z perspektywy tamtej osoby, bo Ty już nie jesteś tamtą osobą. O. A tutaj mamy, jakie zmiany przynosi to wszystko. To przynosi na pewno szalone zainteresowanie płci przeciwnej. Szalone zainteresowanie płci przeciwnej. Tylko miej, myszko, na uwadze, że dwie grupy aktualnie przyciągasz mężczyzn. Jedni to są ci, którzy widzą w tobie po prostu trofeum. Jesteś zajebista, jedyna w swoim rodzaju. I to jest taka, to jest takie gonienie kotka dla gonienia kotka. I oni potrafią wtedy takie peany prawić, taką miłość wyznawać. A to tak naprawdę wychodzi z takiej chęci zdobycia, prawda? I druga grupa to są ci, którzy będą... Będziesz wiedziała, co czują. Oprócz tego, że są bardzo fajni i interesujący, to są jeszcze tacy otwarci na swoje emocje, otwarci na twoje emocje, że nie jest to aż taką grą to wszystko. No bo na początku wszystko między nami jest pewną taką gierką i wyczuwaniem gruntu, wyczuwaniem siebie nawzajem. Z kolei tutaj, kochanie, mamy potwierdzenie dla Ciebie, że cała ta Twoja kampania energetyczna, którą Ty sobie wyprawiłaś przez ostatnie tygodnie, miesiące, przyniesie Ci wielki zwrot materialny, bo Ty mnóstwo rzeczy, Ty wiesz o tym, że Ty energetycznie już mnóstwo rzeczy uzyskałaś, które wykorzystujesz aktualnie w swoim życiu, a to jest dowód na to, że jeśli energetycznie uzyskałaś mnóstwo, to za tym już kroczy bogactwo materialne. Także jeśli oczekiwałaś takiego potwierdzenia, to masz. I to jest też piękne w Tobie, że Ty, mając to bogactwo materialne, Ty ruszysz mnóstwo różnych projektów, które obudzą serca innych ludzi. I rzucą inne światło i inną perspektywę na to wszystko. I tak naprawdę Ty ze swoim dorobkiem intelektualnym, duchowym, materialnym będziesz piękną, piękną tutaj zmianą i nową oświatą w naszym nowym świecie, który już powstał, chociaż jeszcze powolutku ten kurz po tym wszystkim opada. Prawda? Serdeczne gratulacje i bardzo Ci za to dziękujemy. Bardzo Ci dziękujemy, my wszyscy ludzie, bardzo Ci dziękujemy za to, co wnosisz w ten wszechświat i jak swoją energią ubogacasz nasze wspólne tutaj doświadczenie życia na Ziemi. Trzymaj się, skarbeczku, buźka, pa. Mua.